Podpisanie umów konkretnie przez samorządy pomiędzy samorządem województwa a samorządami gminnymi. Melioracja to jedno działanie dla gmin. Dofinansowanie na poziomie 80%, 35 tysięcy złotych to środki, które były kierowane na każde zadanie. Może nieduże, ale zwracające uwagę na ważny problem, jakim jest w sytuacjach kryzysowych, dużych opadów deszczu, jakie znaczenie ma rów melioracyjny, przepust, dojazd do pola. To są te rzeczy, które, czyli ten mostek tak zwany, z tego działania można finansować. I drugi program, z którego były podpisane umowy, to jest tak zwana mała odnowa wsi. Projekty na realizację takich z reguły przedsięwzięć, które są potrzebne lokalnej wspólnocie na poziomie sołectwa, czyli jakiś remont, czy remont na przykład kuchni, remont toalety w świetlicy wiejskiej, remont świetlicy w określonym zakresie, czy mała infrastruktura na wsi, typu siłownia napowietrzna, część placu zabaw. Różne pomysły mają samorządy. I tutaj taki nabór był prowadzony w miesiącu styczniu, lutym. Dzisiaj wnioski były rozpatrywane, dzisiaj podpisanie umowy. O jakiej kwocie mówimy? W skali województwa, jeżeli mówimy o małej odnowie wsi, to jest kwota 3 200 000 złotych. Jeżeli mówimy o melioracji, to jest kwota 1,5 miliona złotych. Dzisiaj jesteśmy w województwie, byłym województwie wałbrzyskim, subregionie wałbrzyskim. Tutaj było po kilkadziesiąt umów podpisanych z jednego, z drugiego naboru z samorządowcami, z wójtami, z burmistrzami. No i te kwoty były proporcjonalnie przy małej odnowie wsi, to kwota około 900 tysięcy złotych, która trafi do gmin. Przy melioracji, jeżeli dobrze pamiętam, to była kwota około 600 tysięcy złotych. Podpisanie umów w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi 2024 i w ramach bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych też w 2024 roku. Są to środki finansowe na zadania związane właśnie z odnową wsi. Te miejscowości, które są wpisane do odnowy wsi, mają swoje programy i mogą realizować w ramach tych programów tą odnowę. W naszej gminie co roku staramy się to realizować, w innej gminie, w tamtym roku były to Krosnowice, Ałdrzychowice, w poprzednich latach, w tej chwili to jest Jaszkowa Dolna. Dofinansowanie też 40 tysięcy, przy naszym wkładzie również 40 tysięcy na plac zabaw przy szkole podstawowej w Jaszkowej Dolnej. Jeżeli chodzi o meliorację, będzie to około 200 metrów rowu melioracyjnego. Odnowienie tego rowu za kwotę prawie 60 tysięcy złotych przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego 35 tysięcy. Jedna umowa dotyczy rowu melioracyjnego we wsi Michałowice i akurat to jest zadanie, które można wykonywać bez końca we wszystkich miejscowościach, bo melioracje są słabością naszych gmin i każde pieniądze możemy przerobić i nawet nie będzie za wiele śladów, ponieważ potrzeby są ogromne. A druga idzie na wymianę okien w sali gimnastycznej w Goworowie. Tam akurat to jest miejsce, gdzie spotykają się mieszkańcy Goworowa i okolic, a miejsce też, gdzie ćwiczy, trenuje i w ogóle szykuje się do swoich podbojów Akademia Ruchu Goworowska. Dzisiejsze środki na meliorację wodne akurat w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie. Z tych środków korzystamy rokrocznie. Rokrocznie otrzymujemy dofinansowanie i są to pieniądze, które rzeczywiście ciągle są potrzebne, ciągle są wykorzystywane. Cieszę się, że ten nabór został utrzymany. Liczę, że może w którymś momencie podniosą się też kwoty, które będziemy dostawać na oczyszczanie rowów. Faktycznie jest ogromny problem, tak jak i z rzeczkami, naszymi strumyczkami, wodami polskimi, o które walczymy i na które pieniędzy nie dostajemy, więc tutaj w sytuacji takiego dofinansowania i zrozumienia Urzędu Marszałkowskiego jest to tym bardziej dobra wiadomość i dobre pieniądze.